Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Marcin. 11 zadanie z matury podstawkowej z sierpnia 2017 roku. No i mamy ciągi, tak? Które zawsze się pojawiają na maturze i dobrze się ich nauczyć. Bo to przeważnie około 10%. Dobra, dany jest ciąg arytmetyczny określony wzorem. Nie. Dany jest ciąg arytmetyczny określony dla n większych od 1, to jest nieważne. Ważne, że jest arytmetyczny, o którym wiemy, że a1 równa się 2. Ja to sobie od razu napiszę a1 równa się 2 i a2 równa się 9. Tak? My mamy stwierdzić, że, a czy wiemy jeszcze, że a n równa się 79. Czyli musimy stwierdzić, który wyraz jest 79. Najpierw zrobimy to tak ładnie matematycznie, a później zrobimy to tak łopatologicznie, byle wyszło. Dobra, no ponieważ a1 równa się 2, a 2 równa się 9, to oczywiście od razu z tego wynika, że nasza różnica w ciągu jest 7, tak? No ponieważ to ciąg arytmetyczny, a każdy następny wyraz powstaje przez dodanie siódemki. Dobra, ponieważ nam dali an, to napiszmy sobie wzór na ten an. Może tu, nawet na zielono. An równa się a1 dodać n minus 1 razy różnica. A n mamy, no bo to jest 79. A1 mamy, no bo to jest 2. N nie mamy, bo szukamy, minus 1 przepisujemy, a różnica to jest, już nam wyszło, że 7. Więc 79 równa się 2. N razy 7 to jest 7n, minus 1 razy 7 to jest minus 7. 79 równa się 2 minus 7 to jest minus 5 plus 7nów. To damy sobie piątkę, a więc 84 równa się 7nów. Podzielimy to przez 7, 12 to jest n. Jest? Jest. To jest taka metoda bardzo miła, ładna, prosta, fajna, matematycznie rozpisane. Nikt się na pewno o to nie będzie czepiał. Ale na pewno, ponieważ to są odpowiedzi A, B, C, D, a te wyrazy powstają poprzez dodanie siódemki, tak? To co możemy stwierdzić? A2 równa się 9, no to A3 równa się 9 plus 7, 16. A4, 16 plus 7, 23. 23 plus 7, 30. Później będzie 37, 44, 51, 58, 65, 72 i 79. Pytanie, który to jest wyraz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to jest A12. I ktoś powie, to jest najprostsze. Jest. Ale to pytanie, co byście zrobili, gdyby zamiast 79 dali na przykład 7779. I byście tak liczyli po kolei, aż do wyrazu 1112? No właśnie. Tak? No. Ale dwa sposoby są. Są proste zadanie, moim zdaniem proste. Każdy, kto myśli i chce po prostu zdać maturę, ciągów się powinien nauczyć, bo nie są wcale takie ciężkie, trudne i skomplikowane. Przynajmniej ja tak uważam. A jeżeli to uważasz inaczej, oczywiście śmiało napisz w tym w komentarzach i łapka w górę, jeżeli podoba Ci się to, co robię. Na razie, cześć.